10 polskich akcentów za granicą. Góry Czerskiego. Łańcuch górski, a właściwie system górski położony w azjatyckiej części Rosji. Pierwszym naukowcem, który dotarł do Góry Czerskiego był Polak Jan Czerski, geolog i geograf. Zesłaniec z 1863 roku. W 1891 roku rozpoczął on ekspedycję w rejon rzek Kołyma i Indygirka. Zmarł podczas tej wyprawy w dolnym biegu. Kołymy. Od 1924 roku Siergiej Obróczew, geolog Syn Władimira Obróczewa, badał obszary Syberii w dorzeczu Kołymy, słabo poznane na początku XX wieku. Ekspedycje pod jego kierownictwem zgromadziły dużą ilość danych dotyczących geografii i taktoniki regionu. Opracowano wtedy schematy i mapy, które Obróczew przedstawił Związkowi Geograficznemu ZSRR i zaproponował nazwanie wszystkich formacji górskich na tym rejonie górami Czerskiego. Na cześć Jana Czerskiego. Góra Kościuszki, najwyższy szczyt lądowej części Australii, niekiedy podawany jako najwyższy szczyt Australii i Oceanii, choć w klasyfikacji tej części świata jest poza pierwszą dziesiątką. Jest położony w nowej południowej Walii w Parku Narodowym Kościuszki w górach śnieżnych w paśmie Alp australijskich. Góra została odkryta, zdobyta i nazwana przez Pawła Edmunda Strzeleckiego w czasie jego historycznej wyprawy z Jamesem MacArthurem z Sydney do Melbourne. Ich trasa, nie przebyta wcześniej przez Europejczyków, prowadziła przez Alpy Australijskie oraz żyzną Ukrainę, nazywaną przez Strzeleckiego Gippsland, na cześć ówczesnego gubernatora Nowej Południowej Walii. Celem Strzeleckiego były badania naukowe, m.in. geologiczne oraz dobycie i nazwanie najwyższego szczytu Australii, co mu się udało i nazwał go właśnie Górą Kościuszki. Muzeum Mineralogiczne imienia Domejki Ignacy Domejko to polsko-białoruski geolog, mineralog, inżynier górnictwa, meteorolog, badacz Ameryki Południowej. Pierwowzór, żegoty z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. W czasie studiów udzielał się też w tajnej działalności politycznej. W 1819 roku został przyjęty do Towarzystwa Filomatów. Był znacznie młodszy od innych członków tej organizacji, ale dzięki cechom charakteru i zamiłowaniom naukowym został wybrany na kierownika działu przyrodniczego. Zdobył wielką sławę w Chile. Jego odkrycia sprawiły że obecnie praktycznie w każdym mieście tego kraju znajdują się ulice i place jego imienia, natomiast w Les jest Muzeum Mineralogiczne imienia Domejki. Paweł Edmund Strzelecki, polski podróżnik, geograf, geolog, badacz i odkrywca. Tak, bardzo nieznany w Polsce, szkoda, bo to on nazwał szczyt w Australii Kościuszko oraz był on pierwszym Polakiem, który wyruszył w samotną podróż dookoła świata. Jednak swoją sławę, a także szczególne odznaczenia, honorowy doktorat na Oksfordzie oraz Order Królowej Wiktorii zawdzięcza książce fizyczny opis Nowej Południowej Wejwali i Ziemi Van Dienena, która była podstawową wiedzą o kontynencie australijskim. Józef Sadowski, jeden z pierwszych polskich osadników w Ameryce z początku XVII wieku. Jego imieniem nazwano Zatokę w widłach rzek Ohio i Mississippi, rzekę wpadającą do jeziora Ontario oraz wyspę na tym jeziorze. Eugeniusz Romer, polski geograf, kartograf i geopolityk, twórca nowoczesnej kartografii polskiej, współzałożyciel księżnicy Atlasu. Profesor Uniwersytetu Franciszkańskiego w Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Jego nazwiskiem nazwano ulice w kilkunastu polskich miastach. Eugeniusz Romer to znakomity polski geograf, badacz Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego imieniem nazwano jeden z lodowców na Alasce. Maurycy August Beniowski, polski podróżnik pochodzenia słowacko-węgierskiego, uczestnik konfederacji Barskiej, w wyniku czego został zasłony na kamczatkę, z której zorganizował ucieczkę statkiem żołnierz awanturnik Kosmopolita, autor głośnych pamiętników, których jednak podaje wiele informacji niezgodnych z ustalonymi później faktami z jego życia. Uważał się za Polaka, co podkreślał kilkukrotnie w swym pamiętniku, chociaż de facto związany był z trzema narodami słowackim, węgierskim i polskim. Odkrywca Madagaskaru i jego późniejszy władca, uciekając z Syberii w końcu XVIII wieku, zatrzymał się na jakiś czas na wyspach komandorowskich w dzisiejszej Zatoce Maurcego. Po wylądowaniu na Madagaskarze, w miejscu gdzie obecnie leży Port Augusta, wielki Polak zginął jako król Malgaszów na wzgórzu Beniowskiego w bitwie z Francuzami. Jak się domyślacie, to na jego cześć nazwano tak to wzgórze. Mikołaj Korzeniowski, geograf rosyjski polskiego pochodzenia, odkrywca lodowców w górach autajskich i na Pamirze i w górach Tian Shan na pograniczu Chin i Rosji. Oba noszą teraz nazwę lodowców Korzeniowskiego. Stefan Scholz Rogoziński, polski podróżnik, odkrywca i badacz Afryki, zwłaszcza Kamerunu. Członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w 1882 roku zorganizował pierwszą polską wyprawę badawczą do Afryki. Własnym nazwiskiem nazwał górę odkrytą przez polską wyprawę do Kamerunu, której to przewodził. Na cześć swojej żony szczytem honoraty ochrzcił jeden z wierzchołków Góry Bogów w Kamerunie. Mikołaj Przewalski, naukowiec odkrywca rasy koni, które dziś są nazwane koniami Przewalskiego badacz Syberii, od jego nazwiska pochodzi nazwa góry Przewalskiego w Tybecie, a także Przewalsk, miasto u stóp Ałtaju, gdzie uczony zmarł w 1882 roku lodowiec w górach autajskich, przylądek na wyspie i Turuk w archipelagu Kurylskim oraz przylądek na jeziorze Bonneta na Alasce. Sporo tego, prawda? Brzmi to bardzo fajnie, ale w Polsce dyskutuje się na temat pochodzenia Przewalskiego. Często wskazuje się, że był zrusyfikowanym Polakiem, inne źródła wymieniają narodowość rosyjsko-białoruską, litewską czy ukraińską. W istocie prapradziad uczonego, karniło, był Kozakiem. Za zasługi wojskowe w wojnie przeciw Rosji obdarzonym szlachectwem. Wtedy zmienił wiarę na katolicką i nazwisko na Przewalski. Jego syn Kazimierz po ucieczce z Kolegium Jezuickiego Przeszedł na prawosławie i to wyznanie utrzymało się w rodzinie, której później służyła Rosji. Ojciec Mikołaja, Michał, służył jako ochotnik w czeskiej armii i walczył przeciwko Polakom w Powstaniu Listopadowym. Sam Mikołaj Przewalski uważał się za Rosjanina i jako ochotnik prosił o skierowanie przeciwko Powstaniu Styczniowemu. Dlatego właśnie powszechnie w źródłach międzynarodowych i rosyjskich traktowany jest jako Rosjanin. Według jednej z legend, jego prawdopodobnym biologicznym ojcem. Jest Józef Stalin. Podaje się często informację, że liczne podróże Przewalskiego do Azji. Zazwyczaj wiodły przez Gruzję, a dokładnie miasto Gori, gdzie miała mu usługiwać matka Stalina. Jednak żadne badania naukowe nie potwierdziły nie tylko samego związku matki Stalina z Przewalskim, ale nawet nie stwierdzono, by Przewalski kiedykolwiek był na Kaukazie. Prawdopodobnie zwolennicy tej legendy mylą Mikołaja Przewalskiego z jego bratem, który często wypełniał wojskowe zadania w tym rejonie. Fizyczne podobieństwo nie może być dowodem, o czym świadczy pospolitość sobowtórów znanych postaci. Według Rayfielda, profesora University of London, Przewalski był też homoseksualistą, ukrywającym się za parawanem małżeństwa, a o jego skłonnościach wiedziały władze carskie. Tolerowano m.in. towarzystwo jego kochanków podczas wypraw badawczych. Tak czy inaczej przez wiele pism jest uważany jako Polak, urodził się m.in. na Smoleńsku, no ale... Widzicie, jak wszystko to jest wątpliwe. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie na przykład ostatnio poruszam temat manipulacji. Temat, który na dyszce bardzo dobrze się przyjął. Mam nadzieję, że obejrzyj się podobnie dobrze na światowej historii, gdyż lubię ogólnie temat polityki i manipulacji społeczeństwem. A tam zobaczycie w jaki sposób kiedyś manipulowano, a w jaki sposób manipuluje się dziś, oraz na jakie rodzaje dzieli się manipulacje oraz jakie są techniki manipulacji. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie lada moment zacznę coś wrzucać. Wiem, że już to obiecałem wcześniej, ale mam nadzieję, że za chwilę już to wszystko ruszy. Zostawcie również łapkę w górę oraz subskrypcję, gdyż to zwiększa pozycjonowanie kanału, a na tym mi zależy. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!